To nie betonowa, nie, betonowa, nie. Betonowa. Gdzie ty jedziesz? Gdzie ona cię zaprosiła? Melek, Benz, hejko, dziękuję za followka. Dobry wieczór. No betonowa mi zwiała pantera, muszę nad nią popracować troszkę. No na rowerze, no co? Widzisz, Marciocha, miłość... Gdzie to? Gdzie wy jesteście? O, świetnie, to do... Gdzie się kręcą wilki? Zobacz... Mhm. Dobra, użyj. A gdzie ona jest? Jezu, ona z dzieckiem na randkę przylazła! A czemu, jaką się napełni jej potrzeby? Czy ktoś mi to wyjaśni? Jak mu się napełniły potrzeby? Nie pracować w domu, ty chcesz mieć... Pracować, Simkę, jeżeli masz pragnienia. Oni się nakarmiła go miłością, Boże! Jesteśmy rozkoszni wszyscy, dobrze. Romantyczne, daj kwiaty. A czemu nie możesz? Ej, ale... Ta ma znowu przyjęcie. Ej, ale ja... Co jest grane? Sobota 22.32. Dobra, pójdziemy na przyjęcie do nich. O, jesteśmy koło parku, świetnie. To będzie nas stać na to, żeby... O Jezu, jest tu z kwiatków! Czajcie to? Dobra, to lecimy. Robimy objazdówkę po kwiatach. Cześć Black Day, hejko! Podnieś. Podnieś, ale trochę wam powiem, że nie wiem dlaczego tak się wydarzyło. Potrzeby się zaspokoiły same. Dziwne, dziwne. Tu mamy, kosmos jest drogi. Podnieś. Dobra. Tu jest kolejny kosmos. Tu jest kolejny kwiat, tylko nie wiem, czy on już to podnosi, czy nie. Ale ta betonowa jest stara i znika w środku nocy, jak jakaś... Ale teraz też nas z tej randki wydupiły, nie wiem dlaczego. Boże, kocham was, że jesteście za Penelopą, Marciocha! Jak możesz. Które podnosisz? Dobra. No dom będziemy remontować, oczywiście, że tak, kochani. Gdzie ty idziesz? Tu jeszcze jest. A ten? Tutaj widzę jeszcze. Tutaj, Jezu, jak... Kosmos jest tu! To nie jest kosmos? Kosmos! Dobra, słuchajcie, trochę się podekspimy. One nie muszą wiedzieć, skąd my mamy hajs! Ale ja chcę być ciocią jego dzieci. Tu też jest... O Jezu, tu jeszcze coś jest. Podnieś. Dobrze, dobrze, jest dużo kwiatów. Będzie dobry, fajny dochód. No ale zanim betonowa kopnie, to Penelopa się zastarzeje. A tak to się nacieszy. To prawda. Czy to są kosmosy? Nie wiem. Któreś to są na pewno kosmosy. Które? Zobaczymy. Tu jeszcze chodź. Teraz tak, jedziemy w drugą stronę. O mój Boże, zobaczcie co tu się dzieje. Co tu się straszy coś? Jezu, jakieś duchy latają. Niech jedno dziecko niech się nazywa Róża. Albo Kosmos. No ale Black Day, tu się dzieją takie boki właśnie. Tu się dzieją takie boki. My w kółko mamy bok. Tutaj. Dobra, tu jest też dużo kwiatów. Nie chcę balona. Kurde. Nie, nie odbieramy, sorry, nie teraz.
Nie, my jesteśmy w pracy! Wycinać dynię, a bo jest ten! Ej, a jak się wycina dynię? Jak to zrobić? Ja bym chciał wyciąć dynię. Jak to zrobić? Trzeba kupić dynię pewnie. Myślę, że to od tego to jakby początek jest, nie? Jakiej pracy? No zbieranie kwiatku to jest praca, on za to zarabia bardzo poważny hajs. Poznaj. Nie, nie poznawaj jej. Nie teraz. Nie ma tu żadnych kwiatków? Już? Wszystko wymiotliśmy? Tu jest kosmos. Dobra. Tu znowu coś wyrosło nowego. No hit. Stokrotki. Dobrze, niech będzie. Co wchodzę na live, to zbieranie kwiatków. I nie chcę balona. Cześć Basia, no bo... To jest nasza dodatkowa praca. Dobra, a na środku niczego nie ma? Tu jeszcze coś jest. I słuchajcie, teraz ten hajs musimy odkładać na nasze wesele. Żeby jakiś posag wnieść do naszego związku z bogaczką. Wiadomo, nie? To już wszystko? Dobra, chyba wszystko. Tak? Wszystko? Spróbuj wziąć udział w zawodach w jedzeniu. Tu jest chyba ta fotobudka, tak? Zrób sobie kartkę okolicznościową. Kto znowu dzwoni? Poczekaj, poczekaj. Poczekaj, odbierz. Może to będzie jakaś randka. Kto dzwoni? Komplet garnków posieli w posagu wnieś. Dobrze. Team Penelopa. O, wy małpy, no nie wierzę. Dobra, a słuchajcie, my teraz, uwaga, sprzedajemy. 50. 3000. 60. 800. 1000. 20. 40. 75. 10 tysięcy. Zapiszę. O pościeli nie zapomnę, Kitty, absolutnie. Tak, Marciocha, już zapomniałem w ogóle, czekaj, już włażę. To tutaj. O, ja już jestem. Halo? Jezu. Czekaj, muszę ci ekran dać, babo. Team Penelopa. Przestań! Żadna Penelopa, tu beton miał być. Masz live'a, widzisz? Widać? Tak? Dobra. Cisza. Dobra. Głodny. I ja myślę tak, zrobimy sobie tą kartkę. Spróbujemy wziąć udział w zawodach wiedzy. Znajemy się za darmo. Kosmos jest! Te kosmosy. Muszę się moją simką udać do poszukiwania. No kosmosy to. Jezu, ja mam przyjęcie przecież! Usunąłeś to przyjęcie chyba. Wiem. Za właśnie co to. Jezu, no to na mapie będziesz miał. Na mapie, no tak. Niech on ten kosmos podniesie. Ale przyjęcie jest tu? Nie. Tu. Masz problemy. Je. Tam mam problemy. Moje serce to zło, twoje serce problemy. Jest i ona królowa. Królowa Dowora za tą Penelopę. Nie, betonowa Dowora, kurde. Zostaw mi betonową. 10600 mamy, świetnie. Ja stoję po stronie Marcia, i Penelopa najlepsza, kobiet się słuchaj, my się znamy na tym. No, no! O, a tu wiedźma jakaś. Dobra, jedź! Jedź, bo my musimy na party, ale słuchajcie! Jak będzie party, to spróbujemy tam trochę do betona podbić, nie? Znowu. Kat, ja chciałam, żeby... Lolek! Lolek czy Lola! A to będzie... To Marcia, to będzie dopiero w czwartek. Nie spoilerujemy! Nie spoilerujemy! Ale ja tylko mówię, co ja bym chciała, jak zobaczyłam go. No ja wiem, ty byś dużo chciała. Co ty gadasz? Jezu, na tym rowerze biedny ciśniesz, a mu auto kupić jakieś.
No teraz już się stać. Nie! Po ślubie kupimy auto. Tak. To Marciocha na miotle, tak? Ona mnie właśnie całe życie podjudza, ja. Bezszczelna. Całe życie prześladuje go. Tak. Nawet w Simsach. Idę na party. A w sumie kto był pierwszą miłością? Betonowa czy Penelopa? No Penelopa. Ale Panek się przyjęła Penelopa. Ale to ona się nazywa Georgina, no. Gdzie ty idziesz w ogóle? Gdzie on idzie? Od tyłu? Czemu od tyłu? Od tyłu, no dobra. No właśnie Panter nie ma jakichś fajnych tych aut, ta betonowa. Dobra, jesteśmy. Czekajcie, a jest to jakieś jedzenie, bo my jesteśmy głodni. Co ona robi za... No bo tu są... O Boże. Widzisz? A zobacz, jak oni się nazywają, tych dwóch obok niej. Vanderburg i jakiś tam Jan. To z jej dziecko. I Franciszka Vanderburg. Ej, to może... Ej, ale taka Franka, słuchajcie, ona nie jest bogata? Taka Franka? Ale zobacz, jak Franka wygląda. Jakbyś jej szybą... Cicho, przyjazne powitanie. Ja teraz... Poczekajcie, pojawił się nowy horyzont. Franka. Franna. Dawaj do Franki, chodź. Ty masz dobry garniak, to będziesz po was sukcesu miał już. Jedzenia nie ma. Uwaga. Jezu! Ona mi sparkła! Doceniam Simów, którzy podejmują się nauki czegoś nowego. Poznajmy się lepiej. Jezu, Franceska. Franceska! Cześć, szpilki. Ja myślę, że jest tak, że została wydziedziczona. Nieprawda! Bo czekajcie, zobaczmy, czy ona jest bogata. Gdzie ty jesteś, Franka? No zobacz, jak ona wygląda. Przestać. Ale moment. O, coś tam się spełniło u niego. Zobacz, kolejna idzie. Cześć, Adam, hejko. A taki jest jakaś Jewel song. A tu, czekajcie, przyjazne. Ej, drą się na siebie. A ta odchodzi. Franka, gdzie ty idziesz? Tu jest jeszcze Sebastian Vanderburg. Co dla ciebie, Marciocha? Co? Oho, a ten... Patrz tu! Pojechał do niej! Już widać od razu, dzień dobry, nie? Nie chcę go, zobacz. Co jest? Czemu nudny? Ona mówi, że nudny jest Rex? Ty bogata lampucero. A czekaj, a zrób flirta. Nabierzesz na nasze podrywy. Nie wierzę! Jak wyproszę cię znowu zaraz. Złodziej! Ale u nas, czy u niej? Patrz, Sebastian się tam z kimś całuje. Co to jest za impreza? A nie duch! Gdzie duch? Jezu, co się dzieje? Tam! A jest duch! Który to umarł? George. Jakiś George. Teraz sobie, że jesteś nudny. Ej, ale... O Jezu, nie mapa. Czekaj, bo już mapę, już z wrażenia do mapy idę! Ej, ale Penelopa, ty chyba sobie robisz teraz zajeje ze mnie. Ej, przepraszam, to jest beton, betonie! Ty mi Penelopy nie obrażaj. Ej, ale weź jej komplement jeszcze walnij, może ona nie pozna raz w tym garniturze. Patrz, ona myśli o dzieciach? Czekaj, jest w porządku, dobra, moment, romantyczne. Spróbuj, gdzie jest ten taki, nie chcę całować. Zalotny dowcip masz. Tak, o. No. Patrz, teraz leci znowu. No i patrz, znowu łbem kręci. Ale ona jest niezdecydowana, widzisz? A Penelopa jednak jest zdecydowana. No Penny jest. Penny ma hrabkę na Rexa. A czekaj, spróbuj, flirtuj. Ej, ty laska ma jakieś rozchwianie. W biegunówkę. Gorzej, oho, idą jakieś takie bogate typiarze. No to, ale ja wam powiem, że to takie, nie wiem, ja bym chciał coś zjeść na przykład w tym domu, tu jest jakiś bar. Czy ja mogę w tym barze coś zjeść? Nie, woda tylko jest, no świetnie. No czym nakarmić ją u betonowej, nie ma żart. No ale nie mogę tak, bo oni mi powiedzą, że zachowujesz się niestosownie, wyjdź z naszego domu. Ale czekaj, zjedz coś na szybko, weź chleb z dżemem chociaż, to takiej fancy imprezie, chleb z dżemem. A na górze nie ma jakiegoś jedzenia, jakiegoś baru, bufetu? No nie ma nic. Taka bogata, widzisz. I teraz tylko party robi. No, jakieś wróżki, co ten, to jest? Ten, Mendoza! Hector. Patrz, kwiatek straszy. Cześć, Paulina, hejko! Trudno trzasnął. Penelopa... Black Rezał Day, Penelopa, w sensie Georgina, już jest ze mną zaręczona. I
to się wszystko działo na oczach jej męża na poprzednim live'ie w jej domu przy dzieciach. Ale to... córka cię lubi, to to... No, bo córka jeszcze nie kumata. Ale Penelopa to nie dość, że jest ładniejsza, to jest młodsza, to jeszcze mu Penelopę urodzi. Mała Penny. Czy ja mogę chleb, żebym sobie zjeść, czy będę miał... Nie, już patrz, patrz na gnojka! A czemu ty wyjesz? Oho, patrz tu! Stary przyszedł, już palcem grozi, nie? A ona taka kozara! Ty kozaro, powiedz, co robiłaś u mnie w nocy wczoraj! W tej sukni! Jak leżałaś, kozaro! Patrz tym... Jest, Black Day jest, zapis jest na Twitchu sprzed wczoraj. No mówię, że ona jest jakaś, nie ten tek jest ta betonowa, dlatego lepsza jest Penelope. Dobra, wychodzimy stąd, śnieg pada w ogóle, jest zima. Super, ja już też mam śnieg. Dobrze, odwiedź rodzinę Cho, chodź. Chodź do Penny. Gorzej jak Szymon będzie tylko. O, a tu idzie ta Franka, czekaj, bo Franka też ma jakieś chrapę na Rexa. Ona... Czekaj, zobaczmy, gdzie ona mieszka. Dziękuję za followka, Koperek05. No nieważne, ona czym jeździ, a my rowerem, Marciocha, jedziemy. To chyba lepiej, że ona ma auto, nie? Dobra, gdzie jedziesz? Gdzie ją znasz? Gdzie jedziesz? Znasz, możesz sobie sprawdzić na mapie, gdzie ona mieszka. Czekaj, Boże, pojechała, poczekaj, bo ja muszę ją śledzić tu. O-o. Uch, Rex, cieszę się, że już sobie idziesz. Dzięki za pokrycie całej imprezy. Co?! Cieszę się, że już sobie idziesz. Dzięki za pokrycie całej... Ale bezczelna jest! Ja powiedziałem, kozaro, ty powiedz, co robiłaś w nocy! Z piątku na sobotę, cwaniara! Mówię, że betonowa do wora. Do wora, nie! Kreślę ją czarnym markerem! Gdzie ona mieszka? Czekaj, bo najwyżej... Słuchajcie, zrobimy jej sabotaż i weźmiemy się za Frankę. Franka, bo ja matka, poznałam super typa! Łup Rex, dzień dobry! Z Rexem my się... No, słuchajcie, z Rexem się pół miasta będzie spotykać. A co z hajsem? Hajs będzie miała Franka. Odziedziczy po matce, wam mówię to. Pokaż, gdzie ty jedziesz, kozaro. Ona gdzieś koło mnie mieszka. Jezus. Czekaj. Pauza, bo już się zgubiłem. O kurde, disco dance. Zawirował świat. Czekaj, bo ten już tam są zapraszam je do środka. O, tam, ona już tam jest. Dobra, zaraz tam pójdę. Jezu! Co ja? Nie, pauza. Gdzie ona mieszka? No tu wysiadła, tu. Patrz, w jakiej ona klitce mieszka. Gdzie ona tu wysiadła? Nie, ona marcia... Tu? O kurde. Ty, Franka, ale tak, co to, jak to tak? Matka ci nie ten? Matka tak ci pozwala mieszkać? Co ja robię? Gdzie ja jestem? W jakichś górach, Jezu! Ej, ale Franceska, no co ty mi mówisz? Pokaż to na środku. Aha, śnieg, dachu nie ma. A czekaj, ale... Dostawek ma, no. A to jest daleko ode mnie? Mieszka na odludziu. Patrz, ona mieszka w ogóle... No kawałek ode mnie, no. Dobra, idziemy do naszego tego... Do Penny naszej. O, ta już tu... Jezu, patrz tu, ona czeka, a on w garniaku. Dobra. Romantyczne. Pocałuj. Czemu jesteś taka brudna? Nie wiem. Pochwal wygląd. Romantyczne, miłośne uścisk. Dawaj. Jak wy się witacie ręką? Co to było za przywitanie chamskie? No czy ty pójdziesz do niej, do tego środka? Czekaj, bo jest zamyślony. Jezu, Szymon się pojawi. Jest już Szymon. Nie, już mi słabo jest. Ale Szymon, to już tam nie ma nic do gadania. Szymon bierze dziecko, żeby nie widzieli tego, co się dzieje. Szymon, to już się tylko dziećmi ten. Ej, czekaj, a my jej wyznaliśmy za... Ej, my jej chyba nie wyznaliśmy za uroczenia. Ale to jak już jej oświadczyłeś, to co? Ej, ale ktoś tu puka chyba do drzwi. Kto tu puka? O, posłodek. Ja myślałem, że to ta... O, to przyjęcie popsułem, że zostaw, zobacz, naprzeciwko ulicy byłam, a teraz ciebie obraca! Ona przez okno widzi pewnie. Ona już Szymona rzuciła. Tak, ona już rzuciła tak. Szymona. Ona dostała pysk od Szymona. A ona potem Rex się wstawił. Tak, walczył. Romantyczne, pocałunek z przechyłem. Dobra, dawaj, przychylaj ją. I tam w krzyżu, łup. I za sor i oją. Cześć Marek, hejko. I na wózku, Boże.
Dobra, a możemy coś na przykład masaż jej zrobić, bo tego nie robiliśmy. Ej, a czekajcie, a gdzie to było? My tu mamy prysznic, Barabara pod prysznicem odpieprzymy. Oj. Barabara z... Ja bym dziecko jej zrobiła, Maciek. Jezu, poczekaj! No co, no mamy weekend, to już trójkę... Dzieci śpią u siebie, a ten maluje. Ty, a może byśmy tak, zorganizowali łóżko, żeby mógł tu spać w tym gabinecie? Jak my przejmiemy to... Druga w nocy, wiadomo, oni jak zawsze, nie? Tak, oni są po rozwodzie, bo ona jest zaręczona z tym... Tak. Z Rexem. Tak, i tak. Rex kazał jej zerwać. No, Rex jej kazał zerwać, zrobiła to. Zrobiła to, tak. A potem Rex zobaczył beton, bo poczuł pieniądz, nie? O Boże, ile śniegu. Ja, wiecie co, poczekajcie, zapiszę te wszystkie losy, bo jakbym miał wydupić grę, to ja chcę, żeby to było zapisane, niech to będzie udokumentowane. I uwieszone na zawsze. Jezu, ja się boję, że ja sobie nie poradzę w moich Simsach. Niech krzyknie Szymon Czo, zobacz w końcu nazwisko nazwisko w końcu zobowiązuje. Co ty mówisz, Maciarzy, co? Że boję się, że ja sobie nie poradzę w moich Simsach teraz. Czemu? Poradzisz sobie? Kto tam przyjechał? Gdzie? No trójka dzieci. Ty, no poczekaj! Suka. Poczekaj! Oho, idą pod prysznic. Ta łazienka jest genialna z tym takim stopniem, no. Tylko trzeba go... Wiadomo, to pozmieniam kolor, jak się wprowadzę. Za budżet naszej damy, tak? Ale ogólnie ten dom mi się bardziej podoba niż tej jest mniejszy i lepiej będzie go urządzić. Tak, tak. No. Co on tu jeszcze robi? Ja go muszę wynieść, jak będzie ślub. A on teraz się dziećmi zajmuje. Później bierze tego jednego, wypieprza do domu Maćka, a my zostajemy z dzieckiem. Ja mu oddam przynajmniej ładny, wyremontowany dom. Ej, ale ten gabinet jest ładny. Mi się podoba ten gabinet na przykład. Tak. No. Figlował po raz pierwszy. No, no, no. Jaki kozak. No i się zaraził. Dobra. Co my tu... A możemy jakby tak spróbować, żeby się wprowadziła? Albo my do niej? I bez ślubu byśmy mieszkali już na przykład jeszcze? Da się chyba w przyjazne. Też mi się tak ktoś kojarzy. Narzekaj, dawaj! Niech nie... Bo wtedy nie będzie miała podejrzeń, jak będziemy narzekać na tą lafiryndę. Cześć, Zuzia. Hejka. O! Dobra, zgodzili się w tej kwestii. Tak, ona też nie będzie mówić. Poczekaj. Pochwal dom. Nie, no to już nasz dom, to już... Zaproś do siebie, zaproś jako współlokatora. Nie. Ej, nie ma? Możesz plotkować ze siebie Katarina. Jezu, przyznaj się do zdrady, nie przyznawaj się. Co, gdzie to było? Było, tylko żebyś przypadkiem nie nadusił. O, teraz, tu. Masz. Jezu! No, nie rób. O mój, ale bym kliknął! Dobrze, tylko przeziębieniem, wika, racja. Nie klikaj tego. Dobra, ja myślę, że... Tak, idziemy spać. No jestem w gościach, tak? A nie, czekaj, ja nie wiem, czy ja mogę, bo ja nie pytałem, czy mogę na noc zostać. Wyszaj i za chwilę... się. Co? Wyszaj a! Się. Jezu. A nie, z pełnym pęcherzem chcę iść spać. Czekaj, ja bym chciał na noc zostać. Gdzie to się robi? Nie ma. A nie pytałeś już jej? Zrób romantyczne zdjęcie razem jeszcze. Tak, ja z Wielkopolski. Tak, ona wiecznie naduś i naduś. Patrz tu, chyba pora iść. Ty bezczelny! Ja sobie zaraz załatwię nocleg, stary. Czekaj. On nas wyprasza. Marciuch, on nas wyprasza! No tak. Nie! Romantyczne spróbuj. Ja chcę być tu na noc. Mnie to nie interesuje. Możesz mu coś powiedzieć? Jakby... Penelopa, proszę cię. No weź, ja chcę na noc zostać. Ja przysięgam, że ta Penelopa, no to imię musi zostać w tym. Ja chcę być na noc! Właśnie noc się skończyła, jest rano już. Tak zabalowałeś. Jak zawsze. Dobra. Zaproś do siebie. Tylko on... Aha, ja nie zrobię tego. Nie zdążę. Patrz, on mnie wygonił, mnie prostak jeden. Po co robi ciom? Dobra, rozmawia. Wow, ona zmienia, jak to gada. O, już nie widzę, patrz, mi zabrali wszystko! Przez okno zerknij. Ja zawsze tak robię, stoją, żeby zobaczyć, jak chata stoją, wygląda. Stoją, no. Ale ja... Weź, zobacz. Ja idę odwiedzić jeszcze raz.
Nie ma tak łatwo! Ale jak nadusisz na okno, to masz zajrzeć przez okno i możesz wtedy sobie obczaić chatę. Patrz, weź. Ja tak zawsze robiłam. O, idzie otworzyć ci drzwi, to tam teraz to... To już te okno, to nieważne. No. Oczywiście jesteśmy śpiący, ale ja bym chciał tu się rozgościć, bo to jest mój dom już. Trzeba by było zrobić już podział w sumie, nie? Ej, a wiecie co, ja mam plan, a może w edycji miasta wynieślibyśmy go już stąd. Tego Szymona. I tego syna, a gdzie go wyniesiemy? Do mnie. A ciebie tutaj? No, a mnie tutaj. To możemy tak zrobić. Tylko tam byś musiał... Byś musiał tylko łóżko dać młodemu tam u siebie. Tak. Jezu, czemu tak się witać jakoś z tyłka? No bo zawsze tak się witają, w każdej części. Chyba. Romantyczne. A co ty chcesz zrobić? Dawaj, dowcipam. Tak ją trochę jeszcze wiesz tutaj, nie? O, dzieci... O, ten z tym dzieckiem idzie, no, no, no. I czego już tu przyłazisz? No bo musi popatrzeć. Idziemy spać. O, no! O. Proszę bardzo! Dwa go normalnie będzie większa drama. No, rozumiem. A zaraz przyjdzie Szymon. I nagada. A ta co? Nie wiem, czeka, gdzie ona poszła. Aha, siusiu. Tak. Nadusiło ją. Oho, czekaj, teraz ten idzie. Pa. Ale patrz, jak on śledzi w ogóle bezczelny drań. Łazi za nią, prześladuje ją. O dzieciach rozmawiają. Ona nie chce z nim dziecka. Nie lubią się, nie lubią się już. Ej, nie, no Patix, nie. On nie chce już... Trzeba wziąć ślub i trzeba go wynieść stąd. To dziecko też, bo to dziecko jest jakieś takie... Ej, czekajcie, niedziela jest. Może zróbmy dzisiaj ślub. Jak się robi ślub w Simsach tutaj? No, przez telefon może. Przez telefon? No i tak właśnie zrobimy. Praca... Nie, urządź przyjęcie. Wy. A czemu wy? A czemu wy? Właśnie, czemu wy? Urządź przyjęcie masz wyszerzone. A dlaczego? A, bo musisz dać swoją parcelę, żeby zrobić ślub. Tam możesz sobie postawić ten łuk cały i w ogóle, nie? Ale my, czekaj, kogo my znamy w ogóle? No znamy trochę ludzi, znamy, będzie trochę gości. No to będzie. Zaproś betonową, żeby widziała, co straciła. Tak, oczywiście! Tylko ja się wyśpię. No nie, nie prywatny. Niech betonowa zobaczy, Nie, prywatny nie. My musimy zrobić huczną imprezę i zrobić, przerzucić Simów stąd. Tak, Szymulek też będzie na ślubie, oczywiście. Ja nawet nie ma innej opcji. Jezu! Zobaczcie! No widzisz, to jest miłość. Mówiłam ci, że Penelopa top. To, że się uparł na betonową. A betonowa cię nie chce. Ale Penny nawet śpi w makijażu. To jest w ogóle hit. I poświęcenie. Bo ona chce zawsze pięknie wyglądać. To prawda. Dla Rexa. No. A Rex śpi. Ale jak się obudzi, to nie widzi potwora, nie? No! No w sumie prawda. I zobacz, jakie byś miał. Ej, ale łuczkę, ślub w takim zimowym klimacie? Pięknie. O, bo Penelopa to kurwa. No raczej! Co to? Zawiesić mi też lampki. Ta, oczywiście, tylko ja się muszę przeprowadzić najpierw tu. Dobra, wyspałeś się, wstawaj. Widzisz, jak mi się szybko do pracy wysypiał? Nie ma to tamto. Stopniał śnieg, niestety. Ale gdzie my możemy zrobić ślub? Zrób w chacie. Ale to musimy kupić te łuki weselne, nie? No to jest takie łuki tyle, bo tu nie ma tych...
My ich. No nie, no Georgina musi znajdować się na tej samej parceli, gdzie jest łuk weselny, aby wziąć ślub. Dobra. To mój drogi, nie lodówka, wracaj do siebie. Do chałupy. A czekaj, bo on jakąś surówkę by ci żarł. On tam ich gotuje. Jezus Maria. Muszę, wiesz, być przykładny mężem. Ale nie, tą kuchnię trzeba trochę zmienić, bo to jakoś tak jak... Chociaż, no dobra, kuchenka. Kuchenka top. Kto może dzwonić? Nie odbieram, bo Georgie jest na górze. Nie odbieramy, bo... Tak. Aha, zrobiłeś dla Cześć, ciebie. Cześć, Kasiu, tylko. Hejko. No dla mnie, a dla kogo? A dla Georgie. Będę gotowa, jak będę już się tu mieszkał. No patrz! A dzwoni, jaki natrętny. Kto to? Ten telefon co do mnie ciągle dzwoni. Cały czas! A mnie to tak denerwuje. U betonowej zrób? No nie mogę u niej zrobić ślubu właśnie. Cześć, Kace, Wifon, hejko, co u mnie? No, jakoś leci. A co tam, jak tam? O, Jezu, znowu śnieg. Ty stary, a to może byś się ubrał? Nie, pojechał, rower go rozgrzeje. A, widzisz, Kasiu, miło. No jedź, bo my musimy się szybko ślubić. Dobra. No to może trochę śniegu spadnie. No to nie zobaczymy łuku. Urządź przyjęcie. Zasypie nas i plany pokrzyżują, ty! Trzeba szybko myśleć! Już zasypało. Widzę, kurde. O! Dobrze. Wesele! 17? No, tak! 15 jest to. Strój wizytowy. No i tak. No wiadomo, że moja sy. Ta też. A ta za. Jezu, ta za. Ale to będzie dramat. Słuchajcie, ja tu czuję akcję drut. Żeby ona nie podeszła i wpysk nie zdzieliła. A patrzcie, nie mogę Szymona zaprosić. Bo jest wrogiem chyba. Bo jest wrogiem i my się nie lubimy. No dobra. Vanderburg. O, jest Franka! Może jej coś się w głowie przestawi. Ej, patrz, ile Vanderburgów w ogóle znam. Wszystkich. Jezu. Dobra.